być może dekada Adama Małysza. To nie jest jego ostatnie słowo. No i popatrzmy, czy dzisiaj pofrunie za chwilę po drugi złoty medal. 104 było w pierwszej serii. I za chwilę będziemy wszystko wiedzieli. Adam Małysz w powietrzu. Płyń, płyń, płyń. Jest, jest. Nikt mu tego nie zabierze. Po prostu sam sobie to wyrwał. Przeciwko naturze, przeciwko rywalom. Pięknie, jest złoty medal. Noty fantastyczne. A odległość 107,5 metra. Drugie mistrzostwo świata z rekordem skoczni. Tak tylko wygrywają najwięksi w historii. I on do tej historii wskoczył tak łatwo, tak pięknie i tak wzruszająco dla wszystkich. Złoto, złoto i jeszcze raz złoto. Drugi złoty medal. Proszę Państwa, miał złoto w Lahti właśnie na tej skoczni normalnej, 90-metrowej. A teraz obronił tytuł. W jakim stylu? Tam skoczył podobno najlepszy skok życia. 98 metrów pobił o 8 metrów rywali, ale tu ich także zmiażdżył, znokautował. W pierwszej serii o 3 metry, a w drugiej wprawdzie tylko 2,5 metry dalej od Ingebrigtsena, ale w obu był najlepszy. No i widzą Państwo, jest po raz drugi złotym medalistą w historii Mistrzostw Świata. To się rzadko zdarzało, o czym mówiłem.